No dobra, słuchajcie, jest 2 do 1, jest 2 do 1. Nerczy musi wygrać, żebyśmy mieli pojedynek 2 na 2, który zadecyduje o wszystkim, być albo nie być. Czy możesz się spytać Pentagrama w międzyczasie, kto będzie grał 2 na 2, w razie czego? Będzie grał Dajsar oraz Tefel. Taka, Ooo. to będzie nasza A para. tak, oni grywają, właśnie zapomniałem, dawno nie było. Mhm. No dobrze, dobrze. ZVD. Tak jest. Metropolis. Lucifron kontra Nercio. Wiesz co, obawiam się tutaj bardzo mocno, ale mimo wszystko fajnie, że Fortas tutaj pocisnął. A my tymczasem można by powiedzieć, że mamy coś, wiesz, coś takiego jak walka wieczoru, prawda? Tak. Zaraz zobaczymy tutaj konfrontację sztuk StarCraftowych. Lucifron na godzinie 12, zielony teran. Na godzinie 9 mamy Nercia jako niebieskiego zerga. Chciałem powiedzieć Protosa, ponieważ jestem naprawdę bardzo zdenerwowany tym, że przegrywamy 1 do 2 i wszystko zależy tak naprawdę od tej gry. Dobrze. Czy ja cię mogę w takim razie na jeszcze sekundkę zostawić? Ależ oczywiście. To na moment oddaję kamerę tobie. Zaraz Mhm. wracam. No dobra, no to zobaczymy, jak tutaj chłopaki nam się wykażą. Na pewno Lucifer jest mega mocnym teranem, super wysoko w Grandmasterze. No i muszę przyznać, że Metropolis, Nercio narzeka troszeczkę na tą mapę i mogą się nam tutaj pojawić pewne zgrzyty ze strony naszego zerga. Jednakże on jest naprawdę w formie ostatnio i chciałbym zobaczyć tutaj naprawdę fajną grę. Zaraz zresztą zobaczymy, jak tutaj nam to wszystko, jak nam tutaj to wszystko wyjdzie, ponieważ jak na razie mamy Nercia, który no nie robi zbyt wiele, czyli po prostu wysyła pojedynczego overlorda, będzie starał się oczywiście robić także swoją 15 haczę itd., itd., itp. Lucifron z drugiej strony buduje swoje pierwsze baraki, no i za chwileczkę może zobaczymy jakiś gejzer, który będzie budowany, z drugiej strony jednakże może go nie zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy Nercio pokaże swojego overlorda przeciwnikowi, ponieważ no według mnie jest to taki ważny element. Ja tutaj mam wizję, wy tego nie widzicie, ale wygląda na to, że ten overlord został zauważony teraz. Został zauważony, więc Nercio po prostu przeleci i sprawdzi, czy grane są po prostu jakieś pojedyncze gazy albo coś w tym stylu. Nie ma czegoś takiego, więc będziemy mieli tutaj One Rax Expand. A ze strony Nercia 15 hacza, za chwileczkę zapewne jakiś spawning pool, jak na razie także 15, więc 15-15 z jego strony. Lucifron po prostu będzie starał się ekspować. Ta mapa, muszę przyznać, że jeśli chodzi o ekspansję z jednej strony, to jest coś, co oczywiście możemy tutaj rzucić, powiedzmy, swoją szybką ekspansję tutaj, a z drugiej strony mamy taką sytuację, w której są te skałki pomiędzy drugą a trzecią bazą i one troszeczkę utrudniają w jakiejkolwiek obronie, zwłaszcza jeśli mamy tam jakieś heliony, które to harasują i tak dalej. A Lucifron po prostu będzie sobie ekspował już właśnie teraz. Tutaj drugi SCV wyjeżdża, żeby dokończyć tego walla. Supply depot właśnie teraz jest skończony. Jest budowany, przepraszam bardzo. A no właśnie, a mamy Lucifrona, który. A mamy Lucifrona, który swoim pojedynczym marinem tutaj stoi na straży tego wszystkiego. Podwójna rafineria, i to jest coś, o czym mówiłem, co grane jest przez teranów na zergów ostatnio. Czyli mamy od razu. Właśnie. Mamy od razu Indiana Jonesa, który do nas dołącza. Cóż tam? No co się dzieje? Ty mnie powiedz, że zaekspowali tak śmiało. No właśnie, bardzo śmiało, słuchaj. I do tego jeszcze mamy te dwie rafinerie. Co ci to mówi, Marcinie? Nie mam najmniejszego pojęcia. Nie no, No. często widzimy to granie, że po ekspansji teren momentalnie dwie faktorki idzie. I potem ma wyjście i do Helionów szybszych, i do ewentualnie Bio, ale z pominięciem tarczy, i wtedy faktorka się pojawia szybciej, i są mediwaki. No, różne motywy tutaj mogą się pojawić. Za czym Czynerci o trzecią bazę będzie nam tutaj stawiał? Widzę, że ma odłożone minerałki, i czy drona już tutaj jakaś śmiała podąża? Nie, 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 jest śmiała drona. Ja jak na razie widzę salwę od królówki, która niszczy tego pojedynczego SCV i będziemy mieli trzecią ekspansję od Nercia, wiesz co? I tutaj naprawdę, wiesz, urasta nam ta trzecia ekspansja do rangi małego problemu, podczas gdy masz natural, którego możesz bronić bezproblemowo, myślę, że jakimś tam pojedynczym spinecrawlerem, to ta trzecia baza, wiesz, rampa jest w dół, sam natural jest takiej rozsądnej wielkości, więc tutaj jakiekolwiek heliony mogą mieć używanie na ewentualnych dronach, które będą się tutaj znajdować, więc obawiam się, że wiesz, Lucifron może tutaj zadać troszeczkę bólu. Zauważ, że on także buduje dwa kolejne baraki, pojawia się Techlap na jednych z nich, które Ale właśnie teraz Nercio przeleciały. Roach Aha. No, Warren. Dość wiesz co, to może szybko. Podoba mi się, że być. nie idzie w Leyra, że nie idzie w tą masę zerglingów,
Roach też pozwala mu dość szybko ewentualnie przegryźć się przez te skały między jedną a drugą bazą, tymi expami. To na pewno się przyda. No, zobaczymy, zobaczymy. No dokładnie. Czekaj chwileczkę jeszcze. O, dokładnie, teraz jest wszystko git. Wiesz co, no i widzę Lucifrona, który pokazuje nam tutaj podwójny reaktor. Obawiałem się troszeczkę tego ataku pod tytułem, wiesz, Mass, Marudery i Heliony, ale to nie będzie miało miejsca. Mamy pojedynczego Queena, który stara się bronić, zeskautowana zostanie trzecia ekspansja. Przynajmniej taki jest plan według mnie. Jest cancel na tym, jest cancel na Kryptu Morze. No elegancko, elegancko. Ile tych dronek jest? 42 do 33 SCV. I... No powolutku, powolutku. Lucifron widzimy, że zaczyna wallować. Tutaj to jest też to, co standardowo się dzieje. Starport i szybko do mediwaków. Byle szybciej, byle zdążyć. No i właśnie, mamy pierwsze rołczyki, które już teraz wyskakują na pole bitwy i one spokojnie odgonią, wiesz, przegonią te heliony, które starają się tutaj zadać jakiekolwiek obrażenia. Z drugiej strony mamy trzecią bazę, która została zakończona dla Nercia. Zaraz zobaczymy, co tutaj Lucifron przygotowuje, no bo Starport prawie się nam tutaj pojawił, ale zauważ, że ten Starport jest taki, no właśnie, co on będzie chciał robić tutaj tak naprawdę. Teraz przelatuje i będzie reaktor, więc tutaj już oczywiście zwolniona fabryka została z budowy jakichkolwiek innych jednostek. Ale wiesz co? Tak patrzę teraz w ogóle na zegarek, na to, co się dzieje. Ten steampack tak nie za szybko, bo mamy 8,5 minuty. Tutaj te heliony jakoś mega nie pomiażdżą już na ten moment. Powiem ci, że dał dużo tutaj Nerciowi ugrać Lucifron. To jest 60 dronów, bardzo solidnie. Nerci już poweruje Roach'e. 1-1 upgrade'uje na nich, robi layera, więc no, weźmy pod uwagę, że jeszcze nie ma tarcz, więc tutaj naprawdę, naprawdę solidnie Nerci zaczyna wyglądać. No i zaraz zobaczymy, cóż tutaj Nercio będzie chciał zrobić, ponieważ jak na razie, no pokazuje nam, wiesz, kończącego się Lera. Podobają mi się upgrade'y ze strony Nercia, to jest świetne. Heliony starają się cały czas denerwować, wiesz. Lucifron, pomimo tego, że te Heliony już, wiesz, nie są jakąś mega mocną siłą denerwującą, to cały czas stara się, żeby one, wiesz, miały jakąś prezencję na tej mapie. I zauważ, wychodzi marinami oraz dwoma mediwakami. Razem z Helionami to może być dosyć mocne, ale z drugiej strony Nercio buduje nam już kolejne 8 roach, więc tak naprawdę według mnie myślę, że spokojnie obroni się przeciwko temu pushowi. No zobaczymy tylko, żeby tu jakiś drop gdzieś nie podjechał. Gdzie te jednostki Nerci? One tutaj stoją. Ile tych roachy jest? 16 widzę w tym momencie przed naturalem. 4 jeszcze tutaj walczą, ale zostały zmiażdżone przez tą piechotę. No i zobaczmy, bo atakuje w tym momencie Lucifron. Zestimował mocno tych Marines. To jest dobre, bo medivac jest tylko jeden, ten drugi z tyłu został. Chyba wygląda to dobrze. Właśnie, zobacz, Lucifron, jeszcze jeden steampack teraz ucieka. Zerglingi na creepie są w stanie złapać tak naprawdę większość tego wszystkiego. Heliony nam padają. O wow, no to nie był dobry bardzo atak ładnie, Lucifrona. Bardzo ładnie, no nie, on, wiesz co, niepotrzebnie chyba steamował, żeby niszczyć te tumory tutaj, wiedząc, że już jest tak blisko bazy, a zobaczył tam armię, to chyba jakiś taki odruch, że on przyskanował i momentalnie rzucił steam, żeby tumory zacząć niszczyć, a tam okazało się, że są i zerglingi, i roachy, więc no nie wyszło to dobrze. Jest kontra ze strony Nercia, tutaj 11 roachy biegnie, zastanawiam się, czy zaraz i czwartej bazy nie zobaczymy, bo już dronka tutaj widzę biegnie na godzinę 6. No i co na to wszystko Nercio? No ma szansę zdjąć tutaj te na pewno z jednego tak bota. Jest. Zobacz, że to jest niezła pozycja dla Nercia, który jednak się wycofuje i pozwala swojemu przeciwnikowi rozwinąć tą tyralierę marinów, które w tym momencie za chwileczkę będą musiały zostać zestimowane. Po raz kolejny Nercio cały czas się cofa. To jest według mnie błąd. Powinien atakować tymi roachami. One są oddawane za darmo tak naprawdę, więc nie rozumiem za bardzo, o co tutaj chodzi. Ale teraz jest Glyer Reconstitution chyba wskoczyło. Mam takie wrażenie, bo nagle zaczęły bardzo szybko przebierać nóżkami. Tak, tak, tak. Więc widać tutaj, że ten upgrade po prostu, wiesz, nie tyle zwiększa ilość nóg, co po prostu zwiększa możliwości ich przebierania, tak jak to właśnie poprawnie ująłeś. Nercio, czwarta baza, podczas gdy no, Lucifrona czeka go niemiła niespodzianka, prawda? Bo tutaj ten Overlord... Napaskudził tutaj. Tak, straszliwie, no przecież to tfu, cholera. Nic tylko strzelać. No i Lucifron oczywiście bardzo poprawnie podejdzie tutaj swoim pojedynczym kontyngentem marinów, no i trzeba tylko poczekać, aż ten creep nam tutaj po prostu wymrze, tak. No dobrze, Nercio już ma 133 limitu, stracił teraz Overlorda, oczywiście na moment przyblokowany. Są inwestory, co jest bardzo ważne i za nas wtoczy się 2-2. Będzie miał też tą czwartą bazę zaraz gotową. Warto zauważyć, że robi się również Hive, więc w SimCity Nercio jest naprawdę potężne i mam nadzieję, że zmierza do szczęśliwego zakończenia tego pojedynku.
Tak jest. No i jak na razie mamy Nercia, który ma 5 inwestorów. Patrzę tutaj, wiesz, na armię Lucifrona i to są tak naprawdę tylko Merino oraz Medivac. Jeśli nie będzie miał miejsce tutaj jakiś dobry split z tej strony tego wszystkiego, to dosyć teoretycznie rzecz biorąc, takie inwestory mogą spowodować, że ta armia po prostu stopnieje ekstremalnie szybko. Tutaj pamiętajmy, że Mariny po prostu no, są bardzo słabymi jednostkami, jeśli chodzi o StarCrafta 2. Mają jedynie 55 wytrzymałości po upgrade'ach i to tak naprawdę są dwa fangale i to jest koniec. Z drugiej strony mamy cztery medywaki, co no, też nie jest jakąś taką, wiesz... Jest już tutaj przy tym tarecie. Momentalnie zjedzona jest CV-ka, momentalnie ten taret pada, no i wpada do trzeciej bazy. No właśnie, zobacz jednakże, że tutaj jest targetowany jeden z tych inwestorów. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj się... Ładny fangal w tym momencie! Bardzo świetny ładny, drugi, który tutaj rzuca to wszystko. Nercio w trzeciej bazie z tymi zerginami stara się tam zadawać obrażenia. Oczywiście Cyrocze, pomimo tego, że zginą, po prostu będą w stanie zbuforować wszystkie z tych jednostek, które tutaj Lucifron wysłał, żeby to wszystko ogarnąć. No i teraz mamy zergingi, które rzucają się na to kolejny mocny fangal. I wygląda na to, że tak naprawdę możemy mieć za chwileczkę koniec tej gry. Naprawdę, Lucifron został zepchnięty do głębokiej defensywy. Jego ekonomia otrzymała tutaj bardzo mocny cios. No i mam wrażenie, że Lucifron podczas Nercio ma już 4 bazy, może się po tym nie podnieść. Tak, jeszcze dronek teraz, co ciekawe, dorabia Nercio. 54 ma. W sensie tutaj był jakiś drop chyba, wiesz, przegapiliśmy panie Z w mainie, bo widzę, że tutaj dronek nie ma. No niestety, przepraszamy, no, ale to był tak... mocne parcie ze strony Nercia, tak, które jest kontynuowane. Stąd też te straty w dronach. No i przełamał, nie przełamał naturalnie, odbił się, ale też zmniejszył ilość armii. No Lucifron teraz wyjeżdża z tankami, to jest 16 minuta. Bardzo, bardzo późno. Nie oszukujmy się. Zauważ również, że te siege tanki nie posiadają siege mode'a, więc to jest, wiesz, to tak naprawdę to są po prostu jednostki, które są w tym momencie, które w tym momencie jedynie kontrują Roach'e. Tak naprawdę. A będą zupełnie nieskuteczne jakiekolwiek zerglingi. Nie będą w stanie także snajpować inwestorów w taki sposób, jakby mogły, gdyby miały siege mode'a. No i mamy Lucifrona, który tutaj stoi taką, wiesz, małą ilością jednostek. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj będzie miało miejsce. No, Nercio cały czas czeka. Teraz zerglingami wpada do trzeciej bazy. Ale od razu zmienia swój wektor podejścia, okrążając wszystkie z tych jednostek. Jest jeden fangal zagrany, drugi także. No i wygląda na to, że Lucifron po prostu nie będzie w stanie się utrzymać. Za chwileczkę... Załadował wszystko do medivaków, którzy nami to coś. O, ale dropuje te jednostki tak naprawdę pod zerglingi. To nie jest to, co powinno się robić. One są automatycznie okrążane przez wszystkie jednostki. Nercio w tym momencie posiada 6 inwestorów u swojego przeciwnika. Wpada do góry. GG, panie Z. Tak inaczej być nie może. Będzie mieć drugą mapę za momencik. I będziemy naprawdę o krok od 2 do 2. Tak jest. No, sweetaś, nie.